Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Ostatni dzień tego roku, więc chciałabym Wam na koniec oczywiście złożyć życzenia, bo chciałabym, żebyście ze mną dotrwali do końca tego odcinka. Słuchajcie, no nie wszyscy dzisiaj tam wychodzą, niektórzy lubią spędzić czas w domu, więc mam dwie takie propozycje dla tych, którzy mają ochotę wypić jakiś tam alkohol, więc będzie drink z alkoholem, a dla tych, co nie lubią alkoholu, zrobię też, pokażę Wam coś fajnego, co naprawdę zrobicie szybko, chociaż jeszcze tego nie robiłam, ale zobaczymy, czy to będzie tak, jak zaplanowałam. Także słuchajcie, najpierw zrobimy to alkoholowe, potem bezalkoholowe i zostańcie na koniec na życzenia, żeby wysłuchać życzeń ode mnie. Postaram się, żeby to było szybko, żeby Wam się nie znudziło, bo wiem, że niektórzy się szykują na różne wyjścia, niektórzy nie, także mam nadzieję, że obejrzycie. Dobra. Słuchajcie, więc teraz tak, tu jest kombinacja, bo oczywiście podobny drink jest, ale ja chciałam stworzyć coś innego. Musimy przejść na naszą wagę i tutaj wrzucimy lód. Pamiętajcie, żeby lód nie był taką jedną wielką bryłą, tylko w kawałkach i wrzućmy tu 100 gramów lodu. No jest 111, może być. Dobra. Na początek zamykamy to i troszeczkę skruszymy ten lód i czym użycie przycisk turbo. Ale żeby Was uszy nie bolały. No właśnie, żeby Was uszy nie bolały i przerwałam, ale dobra. Tu jest tak, sekunda albo dwie, możecie sobie czas przestawić. Ja dam na 2 sekundy i uwaga, rozłączę się na chwilę, żebyście to przeżyli. Zobaczmy, co tam się wydarzyło. Teraz pamiętajcie, żeby otworzyć Thermomix, musicie wyjść z tej ikonki. Także zobaczcie, 2 sekundy tak nam zmiksował lód. I bardzo dobrze. Teraz tak, zgarniamy go kopystką. Teraz potrzebuję znowu wagę. No i po kolei dodaję składniki. Ja mam tu taką ściągę, bo tego też nie robiłam, więc trzeba się trochę podeprzeć. Sok ananasowy 30. Ło, dobra, będę dawała wszystkich 60. Jak już przedobrzyłam, to przedobrzyłam. Sok ananasowy 30. Teraz tak, Malibu. Tu mam 60. Czyli dam 60, bo ja nie lubię też takich, alkohol jak alkohol to w ogóle też jest dla mnie taka rzecz, która może być, a nie musi. No ale jak już tego chcę Wam pokazać. I teraz też jeszcze ten likier Blue. Też damy 60, tyle samo co Malibu. Dobra. Możecie to oczywiście zastąpić syropem. Dobra, i słuchajcie, i co? I mleko. I do tego dodamy 30 gramów mleka. Taka właśnie mieszanka, o, już mleko samo leci. Dobra, mamy prawie 40. Patrzę tu na swoją ściągę. Wszystko jest. Zamykamy, miksujemy. Słuchajcie, miksujemy na obrotach 4. No niech to będzie 20 sekund. Bo potrzebuję uzyskać efekt piany z mleka. 20 sekund, obroty 4, 5, 4. Dobra. Gdy już mam to przygotowane, tak naprawdę to już jest prawie koniec. Jeszcze mi zostały 2 kostki lodu, więc pozwolę sobie wrzucić lód do mojej szklaneczki. Słuchajcie. No i jest. Jest to, co chciałam uzyskać. Patrzcie, jak przepięknie to wygląda. Ale nie lejemy tego do całego, bo tu musimy dodać jeszcze jeden składnik, czyli uzupełnię to do końca Sprite'em. Słuchajcie, taka mieszanka może być dobra, tak? Uzupełniamy to Sprite'em. Słuchajcie, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę. Wszystko zależy od tego, jakie macie szklaneczki. Na wierzch dajemy granat, rurkę. I słuchajcie, do dekoracji jeszcze możemy to posypać. Już Wam pokazuję. Trochę przesadziłam z ilością. Posypujemy to jeszcze cukrem, pudrem. I jest. Próbujemy. Powiem Wam, że pyszne. Ale dobra, żeby nie przeciągać, słuchajcie, ja to troszeczkę ogarnę. I już pokazuję następny koktajl. Ten właśnie bez alkoholu. Zobacz, jak to pięknie wygląda. A ile zrobiliśmy? Chwila, moment. Kolejnym
takim napojem, który jest bez alkoholu. Zobaczcie, wystarczy zamrozić owoce, troszeczkę brokatu jadalnego, bo i ręce są brudne. I słuchajcie, dolewamy do tego Sprite. I zobaczcie, jakie mamy cudo. Zamrożona kostka lodu z brokatem, z jadalnym brokatem, do tego jest rozmaryn, jagody, czy tam borówki. I zobaczcie, mamy dwa przepiękne drinki, z tego schodzi szybciej, bo nie ma tego mleka. Ale zobaczcie, jak pięknie wyglądają. No i co? No i też oczywiście rurka do dekoracji, możecie to uzupełnić wodą, lodem. I co? I smakować. Język niebieski, także... Słuchajcie, kochani, to by było na tyle. Nie będę Was zanudzała, bo to już koniec roku. Chciałabym Wam życzyć przede wszystkim zdrowia, bo moje trochę jest do tyłu, ale wszystko się naprawi. Tego, żebyście na co dzień uśmiechali się do siebie, żebyście uśmiechali się do innych, tak? Przekazujcie chociaż takie odrobinę tego fajnego uczucia, bo życie jest, jakie jest. Nie zawsze mamy na to wpływ. Ale chcę, żebyście się cieszyli tym, że świeci słoneczko, tym, że jesteście i tym, że możecie mnie oglądać. Także kochani, wszystkiego dobrego w nowym, nadchodzącym roku. Trzymajcie się cieplutko i mam nadzieję, że będziecie oglądać i będziecie komentować i będziecie ze mną tak jak do tej pory. Także życzę Wam jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego, dużo uśmiechów i do zobaczenia w nowym roku.